Dziękuję. No to naprawdę. Ej, moje kubole, z tej strony. O kur... Ja wyskoczyłem, a tu all open! Ja mam teraz pokój z bedem open. Leży kierowca w przodzie! Oj, wali, lewi do środka! Oj! Zanim zaczniemy, przypomnijmy sobie, co się działo ostatnim razem. Na serwerze przez jeden dzień był ustawiony tryb PvE, co oznaczało to, że nie było żadnego PvP. Jedyne co robiliśmy to hordy i rozbudowywaliśmy bazę. MRE. Po tym dniu PvE mieliśmy kilka dni przerwy i później wróciliśmy razem z Cycuchem na serwer. Graliśmy sobie przez dosłownie 2 godziny duo, podczas którego biegaliśmy po mapie, zgarnialiśmy loot praktycznie z wszystkich ekip i rajdowaliśmy sobie jakieś małe baski w naszej okolicy. Ja jadę po hitach dużo. Drugi też. Gruby go bije. Dead. Serwer stał się pełną wanilką, więc można było robić dosłownie wszystko i nie było już żadnych zasad. Hejka widzowie, witam was po raz kolejny na wspaniałym, fantastycznym Battle Royale'owym serwerku. I dzisiaj zalogowałem się tutaj tylko i wyłącznie po jedną rzecz. Mianowicie, mamy dostać rajda i chcę nas pod to teraz przygotować, gdyż ponieważ będzie to rajd online. Który dostaniemy od... Co ja zrobiłem z łóżkiem? Który dostaniemy od teamu Manomana. Dobra, mam jakieś dosłownie z 30-40 minut do rajdu. Tak, moi drodzy, ten rajd jest tak jakby ustawiony. W sensie oni nam po prostu dali znać, że będą rajdować. Nic więcej, nie jest to skryptowane, okej? Okay? Albo dostaniemy przelot, albo to oni dostaną przelot. Mam trochę czasu i chcę ten czas wykorzystać na lekkie przygotowanie się po prostu na to, ogarnięcie sobie gdzieś tutaj setów i tak dalej. Te rangefindery mi na ten moment nie są totalnie potrzebne, chociaż tak się zacząłem zastanawiać, czy spotlighty można craftować? Dobra, spotlighty jak najbardziej można craftować, ja się zabiorę za zrobienie senterek w takim razie, bo mamy bardzo dużo. Dobra, dokraftowujemy 3 senterki i fantastycznie, nawet mi się tutaj ciut za dużo spotlightów zrobiło, troszkę się najebałem, jak to się mówi, drodzy widzowie. Tutaj na jednym z pięter mamy duże genę, proszę bardzo, no jest pełne, puste jeżeli chodzi o fuela, ale na dole jesteśmy na to przygotowani, bo stoi po prostu kilka pompeczek, proszę bardzo, w których podkradamy sobie paliwko. I idziemy to genę zatankować. Swoją drogą przydałoby się mieć chyba gdzieś jakieś drugie genę. Zaraz zwariuję od tego hacza, przysięgam wam. I tak jak wam powiedziałem, miałem naprawdę bardzo mało czasu na to, żeby jakkolwiek przygotować tą bazę na obronę dosyć sporego rajdu. Nie miałem żadnych spectral stone'ów albo bricków, żeby móc w ogóle w bazie wymieniać struktury na lepsze. Jedyne co mogłem zrobić, to porozstawiać centerki, dokraftować parę drewnianych struktur i coś tam z nimi zrobić, poustawiać na dachu jakieś rampy, żeby można było łatwiej pikować czy coś w ten deseń. No, na nic innego nie miałem więcej czasu, okej? Ja już widzę, moi drodzy, że naszych oponentów jest 6, chłopy się zebrały całym teamem, więc nieźle. Nie wiem, ilu będzie nas z 4, jeżeli dobrze pójdzie, będzie nas z 4, także no my się będziemy bronić, ale no, może z tym być różnie. Ostatecznie w teamie Manomana zebrało się 8 osób. Ja na początku myślałem, że naprawdę będą nas jakieś 4 osoby, jednakże też udało się zebrać 8. Minusem tego wszystkiego było tylko to, że połowa z nas była pierwszy raz na tym serwerze, nie miała totalnie skilli i w ogóle EQ i itemów. No, brakowało nam podstawowych rzeczy. Okej, okay, nie wstawię tego tutaj, bo jest hatch, to? Nie, wstawię. Dobra, jakiś kurwa day pack. Da się tu wyjść wtedy? Oczywiście da się. Chyba. Kurwa, się da się. Tym ogień szczając się rozpadnie pół tej bazy. True. Ale... Każdy na wieży musi być, że nie wiedzieli, co napierdalać. Ja pierdolę. Takie coś to skopiowałem. Polska góra. Dobra, Boże, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, ekspost. Masz. Góry. Ilu ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Spadłem w dół. Dobra, jakiegoś beda bym chciał, co? Dobra, jest 8 versus 8. To będzie masą. Ej, też bym chciał beda. Panowie, macie beda jakiegoś? Gdzieś były bedy. Z której strony przyjdą? To? Masz beda. Ja się na plecach Dzięki. Ustawię. Bolek też już jest na plecach. No oni od strony Dead Zone'u mają bazę chyba. Ja mam snajperskę. Gorsze, jak jednym kurwa strzałem wypierdaj na całą bazę, to drewniany kurwa. No to górę to nam wybobią bardzo szybko, jak będą chcieli to ino roz. A czy będą chcieli? Czy będą już... Wow, wow. Co za kło? Było trzy chwile genę. No Jezu, czekaj. Każdy jest gotowy na wojnę.
A, szkoda, że chuja widzimy. Dobra, pisz. Gdzie jesteś? No ja mu napisałem, że jeżeli tylko skończy się burza, to mogą rajdować. I to był tak naprawdę jedyny warunek i jedyna dogadana rzecz a propos tego rajdu. Ich ekipka chciała nas rajdować na online, ja poprosiłem tylko te 30-40 minut na przygotowanie i powiedziałem, że jeżeli tylko skończy się ta burza, to mogą od razu z bomby rajdować bez żadnego ostrzeżenia. Kurwa, jedziecie. Coming, dobra. Jadą. Dobra, mam nadzieję, że tutaj tylko nie będzie... Będzie obudowany czołg gameplay. Pewnie, to tym jak mi będziemy pisali, że chcemy powtórkę. No to oni nie wysiądą, no po prostu, kurwa. Oni będą mieć mamy bugów. Dół, Bolek, ty... Dobra, jesteśmy w miarę spoko rozstawieni. No Bolek zaraz padnie nam, kurwa, z wody. Jadą? Ja pierdolę, idę na dół szybko. Poka. O kurwa, co to jest? Ty, co jest, kurwa? Co je? No to jest grane. Ale nie wiem. Dwa auto obudowane. Jeden ej, typ na zero czołgów, ej, zero czołgów. Ej, czołg jest na prawo, ej. Ej, ty rzeczywiście! Jest, oni na cztery auta podjechali. Ja będą walić po prostu. Walcie w czołg, walcie w czołg, ej. Walcie czołg, tak. Od przodu? Nie, co? Krążą. Ja znów. Oni nie mają obudowanego strzelca na czołgu. Bolek, tam masz typa koło siebie w ogóle gdzieś. Wysiądź jeden. Dobrze, dobrze. Gdzie? Bieka do bolka, na bolku są sfokusowani. Tak. Dobra, masz tam dwóch bolek, na twoje lewo, masz dwóch typa. Dobra, oni tak krążą, a co dalej? Hit jeden. Nie marnuj się. Zatrzymali, wysiadł jeden. Gdzie? 105, za PC tam. 105? To jest. Do góry biegną. O, dostałem hita. Kurwa, patrz. Głowa jeden. Chat, ja pierdolę. A, ja rzuciłem nade'a akurat mu na ten pojazd. A, widzę typa jednego, co nas napierdala. Gdzie? Górka, 215. Za domkiem, jeden na jeden. Ej, wysiedli. Głowa jeden. Zadrzałem głowa. Dobra, czekajmy, jak będą rajdować. Tu się tlen traci. No właśnie, tlen się tańczy. Gdzie? Gdzie? Na rampie, jak staniesz. Co? No, z jednej strony, z jednej strony. Tak, też trochę. Żyj ty, fy. Wysiadł jeden. Z górek dostałem głowę. A, oni walą z górek. Powysiadali, dużo ilość osób powysiadała. Musi mieć jakieś okna inne. Jedna rampa na nich jest. No, mogę zdjąć, kurwa, ściany. Ale co zdejmuje piętro niżej. Po hicie jeden. O kurwa, ale dostałem. Tu się medy nam skończył. Ja na razie się nie pikuję, ja szkoda medów, kurwa. No, prawda. Oni mają przewagę wszystkiego, jak coś, więc... Oni walą z tych, rajdujących. To jest ściana obita, już 25%. Macie blokorka, będziemy naprawiać ścianę. Głowa jeden, hit, głowa hit, leży, jeden dead, tak. Ja po hitach. Meduję się. Nie bana, tu jest u mnie już ściana. Tak? No, oni z tych rajdujących walą. Mamy drewno, żeby to łatać? A oni tam połatali dużo, ty, oni do kora się dobijają. Co? No, takie szczochy. No, jak mamy drewno? A, no tak, to dobrze. Czołg, walą w kora. Kurwa, ja na sam dół spadłem. Jeszcze explo, na górę. Dostałem, kurwa, z rakiety. Chcesz mieć najlepszy set, wszystko. Ale hitki! Łapajcie to, ej. Nie mamy z czego. No ściany ściągajcie z góry, są i kombów i nowych. Po hitach, paru jest po hitach. O kurwa, ale przelot dostają. Dostają dużo DMG. Walcie ich, oni nam... Kurwa. Idę chyba Rambo Expo zajebać. Nie. Jeden po hitach, dużo. Kierowca! Lepiej kierowca! Nice! Co? No. Kurwa, padłem na dachu, chuj. Homec, ja 30 sekund. To nie mam pół dachu z jednej strony już. Okej, okay, nice. Nie wiem, ja mam homa teraz. Ja się zaraz respię i spróbuję coś robić. No ja mam jeszcze buga. Nie mają bugu, to i też jest mało zostało.
dziękuję. No to naprawdę. Ej, bo moje kubole z tej strony. O kurwa! Ja wyskoczyłem, a tu all open! Ja mam teraz pokój z bedem open. Leży kierowca w przodzie! Oj, oj! Vanilla do środka! Oj! Oj! Nie wyszło, opaki, ale... Jesteśmy przeorani na wylot. Nie wiem. Stabingu, nie? Hop pikuje i mnie trafia, a ja tego nie widzę totalnie. Jo, ale przelot! Nie wiem, nie wiem, lotują się kurwa pecetom. No na takie coś to my nie mamy zbyt wielkich szans. Mają milion medów pewnie, przy ile oni tu grają. Ta. No, oni tu nagrali w chuj. Kurwa, nie mam z czego beda nawet teraz zrobić, bo pewnie mi mój pokój jest kurwa pewnie climate. To się rozjebane. Kurwa, to bed. Mój bed jest. Zajmuję go szybko. Mój bed jest totalnie odsłonięty. Ej, jak my mamy bazę? Jak wygląda to? Dziura. Moja, nie wiem, jestem po drugiej stronie. Tak na Elber, no. Dobra. Dobra, niech ujdę do środka. No tak, no właśnie, nie pikujmy. Masz kapi meda? Proszę cię. Boraga? Nie ma meda, co ty sprowadzisz ode mnie? Kurwa. Posiedli znowu tam. Dobra, sklejmowałem sobie beda. Teraz mogę się napić. Czołg. Napierdajcie kierowcę od razu. On, nie, kurwa. Ja nie mam medu. Czy moje itki już tutaj zrobiły tak zwany despawn, czy nie? Ja jeszcze coś cię nie zabrał. To ty padłeś na górze, to ja mam twoją M-kę. Dobra, ja tutaj coś mam, Dobra, nice. Ej, no to trzeba wychodzić, oni bugów tu nie mają, kurwa. Chodźcie, wychodźcie, kurwa. Ja mam 50 na, kurwa, HP. Ja jestem dach. O kurwa! Jestem! Ej, nie wiem czy trzecie... Nie, zabiję trzeciego, kurwa. Dwóch dead. To co, teraz trzeba ich dojechać. Tak. Najwyżej może być waszą tarczą. I tam APC-tkę gaming robił jak na polskim. Tylko to was zrób teraz. Jeden na close biegał, dostał heada i dwa hity, ale pewnie nie padnie znając to jak działa ta mapa. Kurwa, muszę znowu dead. Dead jeden! Ale że popadł. Ja co? Robię podjazd, kurwa! Dobrze, w chuj, bolo! Rób, bolek, rób! Podjazd, ty kurwa! Podjeżdża PC! Dostają hity, dużo hitów! Dobra, poobijani są fest teraz. Balą! Ja leżę, kurwa! Co jest? Ja nie mam zasięgu ze snajperki od siebie jakimś cudem. Bez sensu, jak oni mają nas rozjeżdżać APC-tami. Dobra, ale walnęli tego kora. Ale no tu i tu powypadało. No powinniśmy wszyscy wybiec i ich napierdalać. To ich dwóch zostało w pewnym momencie, kurwa. A nie wzięliśmy tego. Ja tu mam beda, więc żeby tylko nie wyjebali. Gdzie ty są, ma jakieś... No mi się ma, mordeć powiem. A militia magazine, jakby ktoś miał. Po hitach, ale oni wsiadają od razu w pojazd i nara. No nie wiem, to jest takie pointless. Kurwa, ale to nie napierdają. No i APC-tka po mnie jedzie, no co to ma być za gameplay, no. Ty mówisz coś jak to na mnie trzy APC-tki rozjechały mnie? To co było do przewidzenia, kurwa, ale takie czuło. Nie, no ja się wykrwałem, bo fazę wskoczył na to. Za dwór. Jezu. Tu już biegnę z moją armią bambików. Idę dach znowu, bo to się tak nie da. Nie, mi się zaraz samo skończy, jak tak dalej pójdzie. Ja już się powoli kończy, dlatego nie strzelam już. Nie, no jak oni tu nie wejdą, to ich zda. Wejdą, jak wszystko rozwalą. Dobra, padłem od jamka na górze. Nie da się z bazy wyjść. No nie da się. No to było pewne, że to przegramy, nie? Chłopy wokół mnie we dwóch jeździ APC, tylko jeden wysiadał i strzelał serię i się chował od razu. Chowajmy się w bazie po prostu. U ciebie chociaż wysiadał, u mnie to nawet nie wysiadali, nie? Nie, no to... Kurwa. A, chuj. Da, popadali teraz. Wyszedł. Dobra, naszły ich bez skilli. Budują sobie jeden na jeden, kurwa. Po hitach jeden. Głowa hit. Próbowałem teraz wyjść, ale oni sobie krążą dookoła bazy. Ja pierdolę, czy my mamy gdzieś jakieś ammo jeszcze? Dobra, ja biorę miragę. Kurwa, to jest otwarte wszystko. Mam jak się chłop wychylał za PC-tki, to ja nie zdążyłem go zobaczyć, i to wam strzała. Oj, krwawienie. Jeden dead. Nice. Dobra. Headshot jeden. Ale oni bugi mają tam w tym jeden na jeden, kur. Jezu, ja dostaję z... Aha, co? Z jakiejś AWP-y dostałem. Miragę wyciągnę. Jakieś auto ogarni. A z czego wali z tego miragę? Ja teraz napierdolam miragę. Ej, gdzie jest czołg? Pod ich bazą.
Jezu, nie, mamy się po prostu nie chwilą, no oni no, muszą wejść tu, kurwa. A, nie, nie, czekaj. Łeb jeden. Dziwi mnie, że nie wolno strzału dalej. Nie, może im się skończyło. A to ty, kurwa. Ale inni tutaj grają, no wszystko jest niemożliwe. I łeb jeden, dead. No ale APC-ty, kurwa, to jest prawda. No jak gdyby nie APC-tka, to byśmy ich dojechali, no. Ale oni krążą APC-tką jedną. True. Mimo powsiadają i tyle. Chyba, że chcemy po prostu zrasować na pałę, wszyscy nas nie przyjedzie. Łeb, łeb, jeden. Dobra, może go, co? Możemy spróbować. Zabijcie jednego i wtedy. Ja mogę. Jeden padł teraz przed chwilą. Jeden to go, dawajcie, chuj tam, ryzykujemy. Ja mogę dalej ze snajpą zostać i napierdalać, bo... Już jedzie na mnie APC-tka. Nie wiem, no. Nie, nie, dawaj go. Dawaj, kid dawaj, jeden, łeb, 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 jeden. APC-tka jest na mnie. Najduję tam do środka im. APC-tka jest na mnie. APC-tka jest na mnie. Nice, najdujcie. Ej, co tu przed tobą? Jeden obchodzi was od lewej. APC-tka łeb, 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 łeb. Ja leżę, on ma low w chuj. APC-tka na mnie cały czas. Kurwa, zajebałem jeszcze jednego, tu jest pięciu ich. Tak jest. Hit. Dopłynąłem. Bug z tyłu. Kolek bugi mają z tyłu, kurwa, tutaj. Czołg, przełóżył, czołg, czołg, czołg. Na domku. Pieruszył. Dobra, walę w nią. No Jezu, lag. O Jezu. No sorry, lag, kurwa. Dobra. Ej, ich tu jest czterech jest. To jeden w APC-tce u mnie. Nie wiem, no podjeżdżam jeszcze raz. Dostaję hit. Gdzie ta APC-tka? Jest, twoje lewo. A bieg. Kurwa, pis, cover, cover, cover! Nie wiem. Nie wiem, to jest strata czasu. A nie mają jednego? Ale czołg podjeżdża. Czołgiem będą odbijasz, chłopaki. A nie, podjeżdżać będę was. Jeden dead! Leży, 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 leży! APZ-ka, plecy, plecy, APZ-ka, plecy, APZ-ka! Będę tam zapierdalać. A dobra, jadę. Hit, 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 jeden! Leży, ja leży! Pas do jazda, trzech jest, dobra, jeden! Dobra, APZ-ka ma deda, zeza. Jeździ do was APZ-ka chyba. Oni popadali! APZ-ka tu podjeżdża, tak. Ale oni tam popadali. Zobaczmy, oni się reszta. APZ-ka plecy. Kapi plecy. Okej. Okay. Ty padłeś? Nie, żyjesz. Ale to uważaj, pomyślałem, jak coś. Palą dalej. Dwa heady dostał, nie padł. Brakuje tego, drewna na ścianę, żeby zamurować. Jedna ściana, ja już postawiłem pilary. U mnie jest, chodź. W tym pokoju. Ale dostają takie hitki. Padłem. Dobra, oni już są w środku, ta, ja już spadłem. Już kończą to tak naprawdę. Ale centry, gówno. Centry, nie, centry ich bije, co wy gadacie? Ale nie, to centry są bez broni. Ja, wszystkie są bez broni? Tylko słuchaj, czemu? Czemu bo wyciągaliście bronię z centerek? O, tu jest. Rajdują. O, dobra, leżę. Nie no, GG. Hop mi pokazuje, gdzie mi do beda mają wbić. Walą z tego gówna UP. A. Szybko jest. Są gdzieś jakieś hity u góry? Oni nie. Mi beda chcą rozjebać. Nie, tu ktoś padł u góry od nas. Ja padłem. Dostał mi snajperską, weź kołacha. Okej. Okay. Leży jeden. Leży jeden, no mam. Biegają. Ała, padłem, kurwa, no. Ja już tak baga nie mam. Ja jeszcze chyba będę mieć. I to serio był taki moment, w którym myśleliśmy, że to już totalnie koniec rajdu. Duża część z nas straciła bedy, mieliśmy wielką dziurę w bazie, goście już biegali sobie w środku i rajdowali sobie po prostu lokery. Ale tak nagle, totalnie randomowo, sytuacja się zmieniła i tak naprawdę cały ten rajd zaczął wychodzić na naszą korzyść. Mam nawet pewnie snajperską mieć właśnie gdzieś na orgi. No, ale nie ma mammo do niej, wiesz? O, ile tam stawku jest? Padłem. Już nie miałem medów. Zeskakiwać na dół! Ta. Ja się zbieram, kurde. Są dalej, są przy dołku, trzech. Ja pierdolę na heada dostaję za całe HP prawie. Dobra, gdzie jest na jaku? Dobra, ma ktoś jakiegoś guna dla mnie? Nie wiem, nie wiem, coś tutaj. Tu o kurwa. Na blisko wchodzi! Cofnął, co? Coveruję. Kurwa, full leku obok mnie. Ja pierdolę, mam guna z wertykalem, jest tak ohydny. Ja leżę! O kurwa, no to chuj postawię. Jest, tu z tyłu, na moim niku. Zajebałem go. Nice, nice.
kurwa, cztery ceki w moim trupie. Co? Gdzieś na górę, to. To zbieraj tam, cztery ceki. Do despawnu, to weź. No. Gdzieś na górę. Ja zbieram, ja ich powalę teraz. Ja już dostałem hita, muszę się zmedować. Biegnij tam. Jeden dead. Wygrywamy, łatwiutko. Kraftuję raga. Dwóch dead. Ja biorę deto i podkładam im pod auta, kurwa. Ja jestem ich na plecach. Dawaj. Dobra, wychodzę. Ceki. Z tyłu, za bazą. Na tobie są? Nie, jeszcze nie, ja nie mogę tego zebrać jeszcze. Splinty robię. Zaraz to zbieram. Dobra. Lutuj. Dobra, spierdolamy. Życzy mi szczęścia. Dobra. Mam snajperyskę, dawaj kapi. Ja mam gówno broni, tak. Jest to. Dobra, jest. Dobra, ja mam to rajdujące ammo. Ej, dawaj, rozpierdolamy. Help me, bo ja się wykrwawię. Biegnę. Biegnę. Co tu się stało? Co oni kurwa popadali? Podbiegam tu. Jak? A co się stało z tym, rajdującym? Cicho, nie wiem. Dajcie mi meda. Mam ceki. Spierdalajcie stąd. Czekaj. Dawaj. Podjeżdżają. Kurwa, no. Rozwalajcie. Ej, rozjechał mnie. Ja pierdolę, po konorze. Nie. Konor żyje. Tam jest w chuj itów na mnie. I ceki, na ceki są na mnie tam. Musicie wysadzić jakoś ten czołg albo cokolwiek, no nie wiem. Możecie wziąć, możecie też stilkę. Możecie też stilkę wziąć. Jeden wysadzony. Ja, na mnie jest stilka, jedna. Weźcie chociaż to jedno gówno. Waga. Czołg weźcie, a nie gówno. Ale czołgiem jeżdżą, nie weźmiemy czołgu. Ej, Retu. Waga, jedź. Czekaj. Retu, tu gdzieś, gdzie wchodzisz po tej rampie, tu są moje rzeczy, tam jest stilka. Dobra, no ja spróbuję zaraz ogarnąć, ale... Będziesz ich mógł przejeżdżać po prostu, jak to zgadniecie, na pesetkę. Jest pizda, wariacie. No przejechałem, ze ścianą byłem! Stilka, jest tu czy nie? Jest tam gdzieś, przed rampą. No i przejechał mnie, no nie... No kurwa, ale... Co jest? Dobra, loot, i tam. No ja pier... Te pojazdy są popierdolone! Popierdolone! I przecież wystaje, kurwa... Ej, kurwa, jeszcze! Nice! Co się odjebało? Jakim cudem? Od 120. No dobra, jadę. Hit kolejny! Nice. Leży jeden! Dobra, ja pozbierałem dużo itów na siebie. Skałki z cegałem, z cegłami gdzie są? Blisko naszej bazy. Kurwa... Byłam killów. Musisz popłynąć, kurwa. Dobra, ej, lutujcie, bierzcie stąd loot, bierzcie kurwa stąd loot. Bierzcie loot i na bazę znaleźć po prostu. Tu jest tyle przecież rzeczy. Tak, lutujcie. Kierowca, jedziesz z kierowcą ten czołg. Waga. Ja biorę broń szybko. Waga. Będzie wyskakiwak. Wyschodź. Dobra, nice. Lutujcie guny. Jak macie ceki, to można im rozjebać po prostu, nie? Tak, jedna ceka tutaj leży se, kurwa. Ja mam deto. Ja też mam deto. Uwaga! Teraz ceka macie? Ej, w sandaliku, kurwa! Gdzie? 335? Dobra, poniosę ją. Na ten czołg zajeb. Szybko, kurwa! Mówcie kiedy? No jak się zatrzyma blisko nas? Dobra, macie na moim EQ! Cekę, podniosłem. Mam cekę. Podnoś. Ej, dobra, kto ma deto? Nie wiem, ja mam deto też. Ja pobiegłem na bazę podkładać hitów trochę. Kurwa, jest! Sandbag rozjebany! Obite kierowca! Kierowca! Będzie musiał się medować. O, lutrumy żyją. Czy się są pod... Jeden marufa na dołu rozjebany, ale stoją lutrumy. Czy się rozjebany, że nie ma? Jest na naszym dachu. Co on tam niby robi? Ja wyjdę zaraz na górę. Latają w powietrzu. Nie. No one samolot musi nie mieć albo coś. Dobra, oni są na samym dachu. Tak. Na dachu. No kurwa! Ja się podała. Dobra, jestem, zaraz będę zlutowany. Z galwanizerami są, chłopy teraz lutuje. Walą nam ściany do środka. Jeden prawie padł. Ja nawet nie mam jak się dostać na górę. Dobra, ja też zaraz padnę.
Adam. Nad nimi jesteśmy teraz. Konor, blisk! Padł! Lutuję! Drugi był, ale jeden padł! Jeden jest dead! Pro! Wrócili z medami! Na dole są. Dobra, jeszcze jeden tam nam biega po pikach, no trzeba go jakoś wybombić, no. Niestety ta akcja z dachem wyszła im bardzo mocno na plus i tak jak myślałem, że zaczynamy wygrywać, tak zaczęliśmy przegrywać. Tak naprawdę w tamtym momencie już praktycznie nikt z nas, poza chyba mną i Conorem, nie miał baga w bazie, więc nie miał już kto bronić. Ja w sumie chyba zostałem ostatnią osobą, która miała bedrola w bazie, więc próbowałem do samego końca poszczurować i coś ugrać. Fucking lord. No, miałem baga, kurwa. Aha, typ tam kampił pod samymi drzwiami, serio? Z jakąś gównobronią? Co? Nawet nie wiem skąd dostałem. Dead jeden. Dobra, kurwa. Są w... To mi postawi się trzyma do końca życia. Oj, dobra, oni w dwóch są na wszystkich itemach, tam nie ma już żadnych szans. Dobra, oj. Próbujesz tutaj coś zrobić? Dobra, jeden padł. Jaką mam szansę zrobienia tutaj czegokolwiek? Zerową. Ale próbować można. Okej, okay, kolejny dead. Oni totalnie nie wiedzą, co się dzieje. Ale jest odplayowane. Dobra, schodzę w dół. Padłem. GG. I tutaj się kończy cała przygoda. Zajdowali nas. No chłopy mieli więcej staffu, no. Ale to było fun. Miałem jeszcze później parę prób, dopóki nie zniszczyli mi beda, jednakże tam nawet nie udało mi się już nikogo zabijać. No powiem wam, że bez automatycznej broni i bez medów to było prawie że niewykonalne, żeby na tyle osób jakkolwiek spróbować coś ugrać. Jako że nasza baza była oczywiście bardzo daleko od respu, to tutaj już nie było najmniejszych szans i sensu, żeby tam w ogóle jeszcze wracać i próbować cokolwiek ugrać. To już był taki 100% koniec tego rajdu. Nie wiem, no, pojazdy. Nie wiem, żeby na 4 pojazdy przyjechać. W sensie, no to było spodziewane, że wjadą furami, ale... Straszne to było. Jeżdżenie w kółko samochodami dookoła baski. Ja chcę zobaczyć ten film, jak oni się znaleźli na naszym dachu. Tego jestem ciekaw. Nie, dobra, tu, jak w 8 chłopa przejeżdżasz 5 pojazdami na rajdzie. Tam były jakieś drabina, bo coś, albo samolot? Nie. Nie, drabina na pewno. Samolot w ogóle na serwerze? Właśnie, każdy by słyszał. Samolot mieli. Skąd wiesz? No bo byłem u nich pod bazą i stał samolot. I w tym miejscu skończyła się nasza przygoda na tym serwerze, niestety nie zawsze się wygrywa. Mogłem w tym miejscu tłumaczyć się i narzekać na to, że jeździli w kilka pojazdów, na to, że my nie mieliśmy dobrze rozbudowanej bazy, połowa z nas nie miała skilli, kończyło nam się ammo, duża część z nas też nawet w ogóle nie miała medów na tym rajdzie. Graliśmy na bardzo wysokim pingu i takie tam, ale to są tylko tłumaczenia. W każdym razie goście zrobili fajną robotę. Poradzili sobie na nas, wiadomo, że pomogły im przy tym bardzo mocno pojazdy i to się da zauważyć. No i rajdowanie czołgiem też jest dosyć banalnie proste. W każdym razie zdziwiłem się, że nie mieli tego czołgu obudowanego, co nam często potrafiło ten rajd wydłużyć. Mimo tego, że dostaliśmy przelot, baska była cała przedziurawiona i cały lód zniknął. Ja jestem zadowolony, bo to była bardzo fajna akcja. Czegoś takiego w Uncie nie da się zrobić na co dzień. To był online rajd 8 na 8 osób. Na full vanilce, na itemach, które były w 100% wygrindowane przez nas i przez nich. Nie było tutaj nic abuzowanego. Piękna sprawa. Takie coś nie zdarza się codziennie i to trzeba doceniać. Także w ogóle jeszcze z tego miejsca szacun dla nich, że podjęli się akurat nas, bo mogli rajdować jakieś inne, słabsze ekipy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Standardowo wielkie dzięki za oglądanie do końca. Możecie zostawić łapę w górę, jak wam się podobało. Długo to montowałem znowu, zresztą film jest długi. Pozdro i do zobaczenia w kolejnych filmach. Prr.